uczęszczam tu, jak mogę, to przychodzę. No i poznałam dzieci i panie. Wojtek, no z tym mów coś. A jakie, z jakiego przedmiotu masz najlepsze oceny? Muzyki. Okej, to teraz Ania. Ania! Lubisz spędzać czas w wolnej świetlicy? Tak. Dobra, oddajcie panu kamerę i skończmy ten powieczerzyk. A jak panu się podoba nasza świetlica? Jest fantastyczna. Będę tu przychodził częściej. Pani Kasiu, a co pani powie? No, ale na jaki temat? Wszystkiego. Niech pani coś powie o świetlicy. Teraz znajdujemy się w świetlicy środowiskowej na Osiedlu Słonecznym 14. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci tutaj z pobliskich osiedli. Czynna jest popołudniami. Dzieci mogą sobie tutaj odrobić lekcje. Wychowawcy pomagają w odrabianiu lekcji. Mogą miło spędzić ze sobą czas, poznać się bliżej. Dzień na świetlicy. No tak, zbieramy się o 14. Do 14:30 mamy pracę z książką. Potem jest czas wolny lub warsztaty. Takie, jakie lubicie, czyli jakie? Plastyka. Plastyka, ruchowe. Zakładaliśmy fundację w 2012 roku. Wcześniej byliśmy zorganizowani jako grupa nieformalna. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zacząć robić coś swojego, tak aby mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dobra, słuchajcie, jak sobie tak malujemy te serduszka, to może porozmawiamy o przyjaźni. Słuchajcie, kochani, co myślicie o przyjaźni? Przyjaźń jest po to, że ja na przykład mnie by na przykład coś zdenerwowało kiedyś, to przyjaciółce mogę coś zawsze powiedzieć, co mi leży na sercu. Jak ktoś się pokusi, to można przeprosić, bo przyjaźń jest na zawsze. Bardzo się cieszę, jak jestem tutaj każdego dnia i widzę dzieci, które do nas przychodzą. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę ich tutaj wszystkich widzieć. Na Osiedlu Zielonym 22 Fundacja Nowe Centrum wraz z seniorami stworzyła miejsce, w którym seniorzy wreszcie mogą spotykać się i rozwijać swoje zainteresowania.
się tutaj różne zajęcia. Zajęcia o charakterze rozwojowym, gdzie seniorzy zdobywają różne umiejętności i wiedzę, na przykład zajęcia z języka angielskiego lub zajęcia komputerowe. Zajęcia o charakterze rozwojowym, na przykład zajęcia artystyczne bądź zajęcia techniczne oraz zajęcia rozwijające kondycję i samopoczucie, czyli warsztaty zdrowego żywienia i zajęcia ruchowe. Seniora. Uczęszcza na zajęcia blisko 110 seniorów. Grupa cały czas się powiększa i mamy nadzieję, że będziemy mogli dla nich robić coraz więcej. Ja osobiście prowadzę zajęcia artystyczne, z czego jestem bardzo zadowolona. Jest mi bardzo miło dzielić się sobą i swoimi umiejętnościami z seniorami. I bardzo się cieszę, jest mi bardzo miło patrzeć na to, jak się rozwijają i rozwijają się ich zdolności artystyczne.